Myślę, że to jest kolekcja letnia i te lato 2017, w związku z tym ja w ogóle uważam, że latem my dostajemy takiej energii, że właśnie przychodzą nam do głowy takie kraje różne latynoskie, latynoamerykańskie, że gdzieś tam tęsknimy za takimi klimatami, jak się zbliża lato, że chcemy rzeczywiście zagrać z tym wiatrem i słońcem. To jest kolekcja, która na pewno gra z wiatrem, to jest kolekcja, która na pewno gra ze słońcem. I ta kolekcja powstawała dość szybko, to jest część bardzo dużej kolekcji, natomiast my to nazywamy, dzielimy to na szafy w naszej branży i pierwsza szafa powstała. Że jak człowiek się starzeje, no ja się już starzeję, jak człowiek osiąga pewien wiek, to nie patrzy na to, co jest, co było, co będzie, tylko to, co czuje w danym momencie. Ja myślę, że na tym poziomie, na tym etapie mojego życia rozumiem, że najbardziej właśnie powinna być energia, fajne samopoczucie. To są takie kolory, które rzeczywiście powodują te fajne samopoczucie. Na pewno jest to kolekcja sportowa, na pewno nie jest to kolekcja wieczorowa. Na pewno jest to kolekcja, jeżeli wieczorowa, to mówimy wieczór na plaży, mówimy wieczór na promenadzie. Może to być Sopot, mogą to być Międzyzdroje, może to być Cannes na przykład. Monte Carlo, tak. Chciałabym, żeby kobiety się trochę wyróżniały i wszystko mamy teraz takie same, wszystko mamy podobne. Bo świat się robi taki bardzo podobny i może dlatego tak spada sprzedaż w modzie. Może dlatego są takie problemy, że jest to samo przez to samo. Wygrają ci, którzy są oryginalni.